Janusz Nowak, prezes koła numer 54 Kościelisko, w twoim czasie gazdowania jubileusz 25-lecia koła numer 54 Kościelisko. Masz zacnych, szanownych gości przybyłych z Polski, ale tak na samym początku powiedz coś na temat waszego jubileuszu i twojej działalności w tym kole. Witam serdecznie wszystkich, dziękujemy tutaj gazdom z Janosika, że możemy się tutaj spotkać. Trzy lata mojej gazdówki, to jest bardzo krótki czas, po świętej pamięci Mieczysławie Fudoli przejąłem prezesurę. Pracuję tutaj z bardzo wspaniałymi ludźmi w stałym zarządzie, z czego jestem bardzo dumnym. 25 lat istnienia koła. To był czas, gdzie wybraliśmy się tutaj do Ameryki, opuszczaliśmy nas kraj, Kościeliska, jaliśmy spod Giewontu. 25 roków temu. Będą ludzie tutaj, którzy zaczynali ten wspaniały czas, gazdówki, ale byliśmy też blisko z tymi ludźmi, wspieraliśmy jak mogliśmy. Dzisiaj jest tego efekt. Odwiedziły nas tutaj wspaniałe kobiety z Koła Gospodyń Wiejskich z Kościelisku. Prosto z lotniska na żywo. Jesteśmy tutaj z nimi. Czekamy jeszcze na prezesa Andrzeja Bubaka Grabnego, gdzie będziemy się przygotować już do sobotniej uroczystości. Będzie to uroczystość w sobotę, którą zaczniemy mszą świętą o godzinie 3 po południu, po czym udamy się do Domu Góralskiego naszego, do Białej Izby, aby zacząć bankiet o godzinie 6, na który już serdecznie wszystkich zaproszą. Zaproszą wszystkie koła, zaprzyjaźnione sztandary, wszystkich gości, polaniorzy, kościelistanów, tutaj, co mieszkają, dojadą do nas z Kanady. Praktycznie z północy, z południa, ze wschodu i zachodu. Także liczymy na to, że będziemy z gwarą tutaj wielką i będziemy się wspólnie tutaj to 25 jubileusz opodzić zwarcie. No tak, prezesie, biorąc pod uwagę logistyczną ilość ludzi, która przybędzie na was, na wasz bankiet, to na pewno w Białej Izbie dom potań się nie zmieszczą, no trzeba będzie dużą salę i małą salę otworzyć. To co jest, to jest jedna zasadnicza rzecz, także bardzo fajnie, jeszcze na pewno będzie mieć okazję się spotkać. No a teraz już po kolei pasuje tutaj każdego po kolei przedstawić, kto tutaj przyjął z Polski, no i oczywiście twój zarząd, który jest tutaj na miejscu, no a potem będziemy jeszcze dalej na ten temat uchwalować. No to zaczniemy tutaj od nas, Ani, ale to już jest ta na miejscu. Ania, imię, nazwisko i funkcja w kole. Witam wszystkich, jestem wiceprezeską, mam na imię Anna Stopka-Kurtyka i pozdrawiam wszystkich. Ania troszeczkę nam zachrypła, ale domy głośni. To się dużo nie odzywa. Dobrze. Witam również wszystkich, jestem Wojtek Szaptowski-Sawała, jestem prawie od początku, nie prawie, bo jestem od początku koła Kościelisko i moją funkcją jest sekretarz finansowy
od początku. Także cieszę się, że będę świętował razem ze wszystkim 25-lecie koła. Dziękuję i zapraszamy wszystkich na miłą zabawę, na miłe poczęstunek. Wojtku, poprawiny w Janosiku, tak? Dokładnie, poprawiny w Janosiku, na drugi dzień. Tak trzeba. Kogo tutaj mamy? O, Krystyna Kania. Pełnię funkcję... Zapomniałam z tego zdarzenia. Skarbnika. Nie, skarbnika. Możesz to wyłączyć? Wycofać? Witam wszystkich. Krystyna Kania. Pełnię funkcję komisji rewizyjnej. I bardzo się cieszę z tego wszystkiego, co tutaj mamy, że dziewczyny dojechały z Polski. Będzie cała impreza, bankiet i w ogóle to wszystko, co się dzieje tutaj w Domu Góralskim. Pięknie. Dziękuję. Wy nic z nim macie do powiedzenia? Nie, no ja mam to jako sympatyk kościelicki i tak dalej. Przyszedłem na zaproszenie Janusza i jestem właśnie tutaj. No to proszę się jeszcze przedstawić, żeby wiedzieli dokładnie, kim pan jest. Ja jestem Bolesław Szałankiewicz. Dziękuję bardzo. Anna Bąk-Zdzianisza, ale też sympatycznie z kołem. Jestem w kole gospody w Kościelisku. No i tu przyjechałam też na zaproszenie pana prezesa, łącznie z naszymi koleżankami. Pierwszy raz w Chicago? Trzeci raz. Obyta, tak. Fajnie. Fajnie. Proszę bardzo. Nazywam się Jolanta Szczepaniak, przyjechałam z kołem gospodyń, jestem wiceprezesem koła. No i przyjechaliśmy z koleżankami, żeby uczcić wasze święto. Pięknie, to znaczy, że jeżeli prezeska jakąś ideę podda w waszym kole gospodyń wiejskich, to pani to kontynuuje i rozwija jeszcze bardziej, tak? Oczywiście, wszystkie razem. Będziemy nie się zaraz ja. Pytać, czym to wy dokładnie się zajmujecie, oprócz tego, że zareklamujemy z prezeską jeszcze stronę internetową, jaką macie, żeby światu to pokazać. Tak. Ja jeszcze chciałam powiedzieć, że jestem prezesem Związku Podhalan w Dzianiszu. Oddział Dzianisz, tak? Oddział Dzianisz, tak. Pięknie. I pozdrawiam nasze koło, które miało też 40-lecie w tym roku. Pięknie, no to od razu jeszcze od Dzianiszanów można tu pozdrowić, tak? Tych, co są w Chicago. No wszystkich pozdrawiam, właśnie wszystkich sympatyków Dzianisza i Dzianiszan wszystkich. No to teraz już wszyscy pozdrawiajcie też po kolei, bo będziecie mieć okazję, bo świat zobaczy. Proszę bardzo. Anna Nędza-Kubiec, jestem z Kościeliska, członkiem Koła Gospodyń Wiejskich. Aniu, wszyscy cię znają, powiedz coś więcej o sobie jeszcze. No znają mnie, bo była tu 10 lat temu jako prezeska Związku Podhalan, była na waszym też tu pięknej uroczystości na jubileuszu 15-lecia, a teraz zaś przyjechała jako razem z kołem, no i tak się mi udało, ten drugi raz tu jest. No pięknie, witamy serdecznie. Halina Urbaś, jestem członkiem komisji rewizyjnej Koła Gospodyń. No i jestem długoletnią nauczycielką u nas w Kościelisku. No i mam tutaj w Ameryce prawie wszystkie to moje uczniowie. No pięknie. To prywatnie później zapytamy się, jak się uczyli, dobrze? Wszyscy bardzo dobrze. Tak najlepiej, tak jest. Bardzo mile wszystkich wspominam. Poznałam prawie wszystkich, wszyscy mam nadzieję poznali mnie też. Tak, dziękuję bardzo. Pięknie. Halina Curlej z Kościeliska, jestem mieszkanką Kościelisk. Oczywiście przyznam się, że nie jestem góralką, ale się tak utożsamiam z wami, że naprawdę czuję się góralką z krwi i kości. I tak, i teraz chciałam jeszcze powiedzieć właśnie, że jesteśmy bardzo szczęśliwe, że zostaliśmy tak uhonorowane zaproszeniem do was, bo przypuszczam, ja jestem pierwszy raz i chyba nigdy nie byłabym w Ameryce, gdyby nie ten przyjazd tutaj z kołem. Jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwe i myślimy, że zostaniemy w waszej pamięci na długo po naszym pobycie. To na pewno będę panią pytał już pod koniec pobytu w Chicago, jako się wam widziało, bo to tak zawsze takie pytanie zadajemy. Już widzi bardzo. No to czas zostać. Dziękujemy. No i przyjechałem limuzyną. Dziękuję. Taką limuzyną, że się nas przemieści. Jak każda miała takie marzenie, żeby taką limuzyną kiedyś jechać. No ale życie jest super. Marzenie się spełniło. No pięknie. No, bardzo dziękujemy. Jesteśmy bardzo wdzięczni naprawdę za to, że umożliwiliście nam ten przyjazd tutaj. Dzień dobry, nazywam się Anna Fira z domu Różak z Kościeliska z Mocarny. Przyjechałam tu wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich uczcić wasze święto i chcę powiedzieć, że jesteśmy mile zaskoczeni i bardzo doceniamy wasz wysiłek i
bo ponieważ przyjechaliście tutaj robić wszystko od zera, pełny szacunek i ukłony. Pozdrawiam. Pięknie. Proszę bardzo. Maryśka Krzeptowska, też z Kościelic i jestem cało happy. To z tych Krzeptowskich, tak? To z tych Krzeptowskich. No pięknie. Znowu z rodziną, tak? Znowu z rodziną, tak? No to fajnie. Bardzo fajnie. Dziękuję, Obrotna z Kościeliska. Witam serdecznie wszystkich gorali, a Mareka Rozkurzy nas tutaj pięknie, serdecznie przyjęli. No i myślę, że bawimy się świetnie. Jestem pierwszy raz, ale myślę, że nie ostatni. To jest nasza pani damy i wieśniaczki. Pięknie. Pięknie. Proszę bardzo. Wszystkich serdecznie witam. Nazywam się Anna Pabin. Jestem z Kościeliska, oczywiście z ulicy Czajek. Skąd pochodzi nasz zaprzyjaźniony pan prezes Janusz Nowak. Jesteśmy sąsiadami. Bardzo miło było go zobaczyć po tylu latach. Cieszymy się bardzo, że jesteśmy tu zaproszone, że jesteśmy z wami. Bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Małgosiu. Dobry wieczór. Przede wszystkim to witamy zacnych gości z Kościelisk. To jest Zakopianka, no Ramon Kościeliscana, także połówka Kościeliscanka, połówka Zakopianka. No i oczywiście byłam przy założeniu koła Kościelisko. Pięknie. Proszę bardzo. Paulina Plasota, ja nie jestem rodowita góralka, ale czuję się sercem jak rodowita góralka, również członkini koła. Nowy nabytek, ale mam nadzieję, że dość mocno użyteczny będzie dla was wszystkich. Oczywiście bardzo mi miło, że tutaj jestem, że gościcie nas. Myślę, pierwszy że raz? Będziemy się fajnie bawić. Ja pierwszy raz. Pierwszy raz, no to tym pewnie bardziej. Nie ostatni. No to tym bardziej dużo wrażeń. No a wiza co na 10 lat? Mm-hmm. A, no to zostajemy. No, zostajemy. No, tą panią już znamy bardzo dobrze. Ewa Słowiczka, przewodnicząca koła gospodyń wiejskich z Kościeliska. To są wszystkie moje koleżanki wspaniałe, z którymi się super pracuje. Bardzo się cieszymy, że udało nam się przyjechać. No, nie ukrywam, że jest to taki dla nas zaszczyt i wyróżnienie, że przyjechałyśmy tutaj na ten jubileusz. I jest nam bardzo, bardzo miło, że o nas nie zapomnieli. Działamy nie długo, bo działamy dopiero od 2 lat, ale bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy robimy w Kościelisku. Także myślę, że współpraca nasza tutaj z kołem się rozwinie na dobre i oczywiście my się postaramy tak jakoś no, pomóc tutaj i oni nam, żeby wspólnie jakoś fajne rzeczy robić. Pięknie. Adama oczywiście Góreckiego wszyscy znają, ale przedstaw się Adaś. No radzimy sobie okropnie, że nam dziewczyny dojechały. No nie? Tak, w dużym komplecie, no. Szczerze, to my się tego nie spodziewali, no, ale są niesamowite. No, taki skład dziewczyn uzbierać razem to jest coś pięknego. Adam, jaką funkcję w kole Kościelisko sprawujesz? No i dyrektor do zarządu głównego, czyli ten co najwięcej robi, no bo ktoś musi robić. No pięknie. Ale powiem, że to nie całe koło, bo udało nam się tylko 11 dziewczyn przyjechało, a koło liczy 24 dziewczyny. Także myślę, że następnym razem przyjedzie jeszcze więcej. No to w takim razie tak w skrócie. Czym się zajmujecie jako koło gospodyń wiejskich w Kościelisku? Bo to jest bardzo taki ciekawy temat. To nam przypomina trochę stare czasy jeszcze z naszych dawnych, dziecięcych czasów. Czym się zajmuje koło gospodyń wiejskich w Kościelisku? Czym my się zajmujemy? No jak zacznę tutaj wymieniać, to chyba trochę zaskoczę wszystkich. Na pewno bardzo dużo robimy dla mieszkańców wsi. Mamy stałe imprezy cykliczne, czyli to jest konkurs ciast, konkurs nalewek, mikołajki dzieci dziadkom i pradziadkom, czyli dzieci przygotowują Mikołaja dla dziadków. Mamy zabawę taką kostiumową. Ostatnio była w stylu country, także wszystkie nasze koleżanki pięknie tańczyły grupowy taniec country. Oprócz tego organizujemy bardzo dużo kursów. Kurs angielskiego, komputerowy, carvingu, to jest rzeźbienie w owocach, zielarstwo, malarstwo, witraże, hafty. No, trudno wszystkich wymienić. Dobrze, te i gdzie to, teraz, gdzie to wszystko można zobaczyć? No, na Facebooku na pewno. Proszę zapraszamy do polubienia naszej strony. No, koło gospodyń wiejskich w Kościelisku. A więc dokładnie, koło gospodyń wiejskich w Kościelisku. Tak. Pięknie. I zapraszamy do polubienia naszej strony. Na tej stronie można zobaczyć, jak dużo rzeczy robimy. Nagrywałyśmy bardzo dużo programów. Ostatnim programem, który nagrywałyśmy, to był program Damy i Wieśniaczki. Nagrywałyśmy z Kosakowskim Inicjacją, nagrywałyśmy z Krzyszkiem Trudałem. No. Boże. Teledysk. Pięknie. Teledysk. No i dużo, dużo rzeczy robiłyśmy. Remont dla ubogiej rodziny w Kościelisku.
nagrywaliśmy to też. Teraz już tak prywatnie powiedz, wiele osób Cię tutaj w Chicago zna, ale Ty jesteś siostrą. Andrzeja Branszatera. I oczywiście zapytam z ramach obowiązku, jak Andrzej się czuje i chcemy go też pozdrowić tutaj od nas z Chicago, którego bardzo mile wspominamy sprzed bardzo wielu lat jako krzepkiego, później już troszeczkę słabszego, ale go bardzo serdecznie pozdrawiamy. No w tej chwili Andrzej jest w kiepskim stanie, nieukrywany już, leży, nie nawnie siedzi już na wózku, tylko po prostu leży, no. Ale duchem jest jeszcze cały czas zdrowy i pełen energii. I cały czas po prostu żyje tym, co robi, czyli robi te koncerty w dalszym ciągu dla dzieci niepełnosprawnych. I odbywają się one co roku w Zakopanem. W tym roku no, przywieźli go należąco do Zakopanego. Dziękuję. Janusz, jak powiedzieliśmy, jeszcze prezes będzie tutaj. No, wiesz, jak reklamowaliśmy jubileusz zakopiański, to wtedy tak pod koniec programu powiedziałem, że pobili rekord delegacji oni, która przyjechała na ich jubileusz. No ale podgorzalskim jak Krzesław ze Kościelica nie będą jeszcze lepsi i pobiją ten rekord delegacji, jaka jest chyba w historii Związku Podhalan. No to teraz ogłaszamy wszem i wobec, że jest ich więcej, tak? To co, Kościelisko górą, tak? Mamy górą! Mamy górą, tak jest! Cieszymy się bardzo, ale tak jak mówię, no pochodzimy z Kościelisk, to jest miejsce sportów, zawodników, konkurencji, jako nie będziemy robić, bo my startowali, wygrywali. Także jesteśmy duchem, tak samo ze Zakopanem, byliśmy na bankiecie, był bardzo udany, wspaniały, delegacja też bardzo piękna, wspaniałych ludzi. I chcę tylko powiedzieć, że Andrzej jako prezes skupień jest, został na nasz bankiet, będzie gościem na naszym bankiecie, za co mu serdecznie dziękujemy. Będziemy na pewno wspominać dużo razy. Także cieszymy się bardzo, bo lubimy duże liczby i także po cichu godą pobilimy Zakopane. Dziękuję bardzo. A powiedzcie mi, macie jakąś taką wspólną piosenkę albo jakieś takie swoje motto, które moglibyście tutaj zaprezentować przy okazji, zapraszając na sobotni bankiet? Może na bankiecie to będzie. Czy jeszcze? Dziś jesteśmy zmęczeni po podróży, tak? Dobrze, to zostawiamy to na bok. Muzyka do jak? Kościelisko, wielkie. Dziękuję.